Cześć z tej strony Pud Ninja. Witajcie w serii Lego Info, w której co tydzień, w każdy poniedziałek o godzinie 10.00 będę przedstawiał Wam najnowsze wiadomości dotyczące klocków z całego poprzedniego tygodnia, w tym również informacje o magazynach. Zapraszam! Pojawiły się nazwy pierwszych zestawów LEGO Ninjago na rok 2021. Dwa z nich dotyczą Ninjago Legacy. The Prototype Car, będzie to najprawdopodobniej odnowienie zestawu 70727. I Roto Jet, spekuluje się, że będzie to odnowiona wersja kruszarki kola z czwartego sezonu. Dwie kolejne nazwy dotyczą, jak możemy przypuszczać, czternastego sezonu. Nuts and Bolts, tłumacząc dosłownie nakrętki i śruby. Oraz Walking Ice Maker, to dotyczy jakiejś lodowej maszyny. W weekend na świat wyszła informacja o kolejnym dużym zestawie z filmu LEGO Ninjago. Pojawi się w roku 2021, a przedstawiać będzie ogrody Ninjago City. Ma być złożony z 3 do 4 tysięcy elementów i zawierać około 20 minifigurek. Będzie to już trzeci duży zestaw przedstawiający miasto. Niedawno świat weszła informacja, że w przyszłym roku spodziewać możemy się nowej serii minifigurek. Ma być ona oparta na kreskówce zwariowane melodie, ale na chwilę obecną nie wiadomo nic więcej. Poza tym nie są to jeszcze potwierdzone informacje, więc może się okazać, że to zwykłe plotki. Krążą bardzo prawdopodobne plotki, że w listopadzie zobaczymy nowy zestaw Lego Creator, a dokładniej Rzymskie Koloseum. Chodzą informacje, że będzie składał się z 9000 klocków, co czyniłoby go największym zestawem w historii. Pozostało nam tylko czekać na potwierdzenie. Kilka dni temu została potwierdzona informacja o nowym zestawie z świata Harry'ego Pottera. Jest to ulica pokątna, kategoria wiekowa została oznaczona jako 16, a sam set składa się z aż 5544 elementów. Pojawił się on tylko na chwilę na oficjalnej stronie Lego, ale na szczęście komuś udało się to zapisać. Wszystko wskazuje na to, że zestaw ten pojawi się już we wrześniu. W sobotę 15 sierpnia wystartował maraton, w którym właściciele strony Brickset i inni fani Lego przejechać mieli ponad 1000 km na rowerach po to, by wspomóc finansowo okradzioną organizację charytatywną Fairy Bricks, która dostarcza klocki Lego do szpitali. To już wszystko. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, by nie przegapić kolejnych odcinków Lego Info. Trzymajcie się, do zobaczenia.